No i Michał Chmielewski, Przegląd Sportowy. Dzień dobry. Dzień dobry. No i to, o czym Marcin już zdążył w zasadzie prawie wszystko powiedzieć, to eliminacje do Euro 2020, Macedonia Północna. No i jakie nastroje przed tym spotkaniem? Właściwie powinny być dobre, no bo to, umówmy się, to nie jest rywal, który powinien reprezentacji Polski w jakikolwiek sposób zagrozić. Mamy znakomitych piłkarzy, to są indywidualności, które grają w swoich klubach, a jest to sytuacja zupełnie inna niż miało to miejsce chociażby przed Mundialem w zeszłym roku, gdzie trener Adam Nawałka zastanawiał się, co z tym Fantem zrobić. No i wyszło jak wyszło, nie wyszliśmy z grupy. Teraz nasi piłkarze grają, są w dobrych nastrojach, przynajmniej takie głosy docierają do nas ze zgrupowania reprezentacji Polski. Izrael, z którym zagramy następnie w Warszawie, to jest drużyna groźna, podobnie jak Macedonia Północna, tak twierdzi selekcjoner Jerzy Brzęczek. Natomiast my mamy Roberta Lewandowskiego, my mamy Łukasza Fabiańskiego w bramce. Jeżeli my zdamy sobie sprawę z tego, jaką wartość ma ta jedenastka i ławka rezerwowych, no to właściwie nie ma się czego bać. No tak, ale zawsze jest to podkreślane, że mamy fajne nazwiska. Jak przychodzi co do czego, to tej pracy zespołowej brakuje i to jest chyba zawsze jeden z zarzutów, który po przegranych spotkaniach jest podnoszony, prawda? Dokładnie o tym samym rozmawiałem parę dni temu z jednym z włoskich dziennikarzy, który pytał mnie, jak to możliwe? Macie tylu wspaniałych piłkarzy w Serie A, a nic z tego wielkiego nie wynika. No mamy nadzieję, że zresztą jak co eliminacje, tak że to się zmieni. Dzisiaj o 20:45 miejmy nadzieję kolejne 3 punkty dla reprezentacji Polski. Zmieniamy temat. Robert Kubica w ten weekend wraca na jeden z najbardziej wymagających torów. Grand Prix Kanady. Czy Polak tutaj odwróci losy? No umówmy się, bardzo trudnego jego pierwszego po powrocie, ale jednak bardzo trudnego sezonu. Jeżeli pytasz mnie prywatnie, to uważam, że nie odwróci, dlatego że te dziesiątki memów, które powstają w internecie na temat jazdy Roberta Kubicy, nie tak sobie to wszyscy wyobrażaliśmy niewątpliwie, bo nawet internauci naśmiewają się i obrędowują taczki, furmanki logotypami sponsorów. Straszne. To jest straszne, to nie da się ukryć. Natomiast wszyscy kibice Roberta, jest ich w Polsce mnóstwo, bo historia tego człowieka jest nieprawdopodobna i zdaje się, że kolejne książki wychodzą na jego temat. Każe nam co tydzień, czy co kolejne Grand Prix siadać przed telewizorami. Dobre jest to, że podczas ostatniego Grand Prix w Monako Robert spisywał się naprawdę dobrze, jak na możliwości samochodu, które ma. Ale z kolei decyzje szefów Williamsa powodowały, że cały czas faworyzowany był jego kolega z ekipy George Russell. I to jest niewątpliwie zagadkowe, bo o ile nam się wydaje, że Robert ma fantastyczne umiejętności do kierowania samochodami Formuły 1, no to cały czas nie może tego udowodnić. Po pierwsze, kiepski samochód, a po drugie właśnie to, że nie jest faworyzowany w swojej ekipie. Być może zmieni się to na torze w Montrealu, gdzie 10 lat temu odniósł swoje jedyne, 11 lat temu już, odniósł swoje jedyne zwycięstwo w Formule 1. I na koniec szybciutko, bo musimy kończyć, siatkówka, mecz Ligi Narodów. Jaką reprezentację zobaczymy w turnieju w Chinach, bo trener podobno mocno zamieszał w składzie. Tak, to będzie mieszanka młodości i doświadczenia, bo na turniej do Chin pojechało 7 zawodników, którzy nie byli w Katowicach, oglądali te zawody tylko i wyłącznie w telewizji. Będą debiutanci, będą zawodnicy, którzy jeszcze nie grali w Lidze Narodów, ale Vital Heinen mówi, że taką ma receptę na awans do igrzysk, na Ligę Narodów. Michał Chmielewski, Przegląd Sportowy. Michale, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Sporo będzie się działo w najbliższym czasie. Dzięki serdeczne.